Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, it's fine and it's to ride in a one horse open sleigh. Woo! Cześć wszystkim, witam na kanale Pop Światomość. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się czymś książkowym, a będą to przedziwne książki. Może nie przedziwne, ale extraordinary książki, które mam u siebie w biblioteczce. Takie, które nie u każdego by się znalazły. Więc bez większego przedłużania zaczynajmy. Na początek zacznę od mojego mini-update'u czytelniczego, ponieważ czyli teraz czytam dwie książki, właściwie tak powiedzmy w miarę czynnie. Jest to The Call, który swoją drogą, patrzcie jaką ma super okładkę i w ogóle jest... Akuku? Jest po prostu przepięknie wydane, mimo że my właśnie te listki, to jednak jakby one są potrzebne. I jest to książka, która jest bardzo osobliwa. To jest historia o takim dziwnym świecie, dokładnie tym światem jest Irlandia i mamy tutaj taki dziwny świat, że przeważnie dzieci nie dożywają 16 roku życia. Jest to spowodowane dziwnymi obcymi, którzy nazywają Shithe? Nie wiem jak to się czyta. Shithe możliwe. I oni jakby wzywają, The Call wezwanie, wzywają właśnie dzieci. Dziecka jakby w naszym świecie nie ma 3 minuty i 4 sekundy, a w ich świecie są jakby jeden dzień. I w tym czasie one walczą o życie. I niektórzy przeżywają, niektórzy nie, ale nie jest to duży odsetek osób, które przeżywają. Jest to niesamowicie ciekawa historia i tutaj naprawdę jest dużo wątków i dużo takich sytuacji, których nie spodziewałam się, że w ogóle się pojawią w tej książce. Naprawdę super. Jestem na 248 stronie, prawie w końcu. Myślę, że dzisiaj dokończę książkę. Jest to wydawnictwo Czwarta Strona i no ja osobiście jestem zakochana i w okładce, i w tej książce, naprawdę jest super. A poza tym czytam Sherlocka Holmesa, jestem na 150 stronie jakoś tak, przeczytałam jakieś 4 czy 5 opowiadań. Osobiście mi się bardzo podoba, jak chyba wcześniej już mówiłam o tym Sherlocku Holmesie. Teraz udało mi się troszeczkę więcej przeczytać. Bardzo mnie wciąga każde opowiadanie i dosyć szybko się je czyta. Ja mam ten problem, że jak coś ma jakby wiele, jak to jest opowiadań wiele, wiele historii w jednej książce, nie czuję takiej presji, żeby czytać jak najwięcej wszystkich naraz. Wszystkich po kolei, więc troszeczkę tak Sherlocka Holmesa, że tak powiem, dawkuję, mimo że mogłabym w jednym czasie przeczytać dużo, dużo więcej niż czytam, ale ogółem opowiadania bardzo mi się podobają, bardzo podoba mi się sposób pisania Doyle'a i zdecydowanie polecam Sherlocka Holmesa dla osób, które jeszcze nie czytały, albo dla osób, które już czytały, żeby powrócić do nich. Jak wiecie lub nie, jestem dosyć dziwną osobą, jakkolwiek to może być dziwne, jeszcze przyznawanie się tak publicznie, ale jestem i w swojej kolekcji książek mam bardzo dziwne czasami książki i ostatnio nabyłam nawet dwie, które należą do totalnie dziwnych książek, które nie wiem w ogóle jakim cudem są, jakim cudem, no ja nie wiem dlaczego je kupiłam, znaczy wiem dlaczego, bo mnie zaciekawiły, ale to jest po prostu... Ale zaraz wam pokażę, o co mi chodzi. Bardzo interesuje mnie ogółem temat magii, czarnej magii. Ja more or less wierzę w takie rzeczy. Takie zjawiska paranormalne są dosyć ciekawe i uważam, że są przerażające i lubię o nich czytać, mimo że nie wiadomo na ile one są prawdziwe. Ja osobiście na przykład... Uwaga, to jest wielkie wyznanie. Trochę boję się duchów i ja wierzę, że istnieją duchy i że to są takie zagubione dusze i no... Oceniajcie mnie, oceniajcie się. Ja wierzę w takie rzeczy. No i trochę to jakby związane z tym, o czym teraz mówię, większość książek, które mam tutaj są właśnie związane z tym tematem. I pierwsza to jest
Necronomicon, ciężko mi to zapamiętać tą nazwę, więc muszę ją przeczytać. Necronomicon, który w ogóle, tak, patrzcie, taka zwykła książka, kupiłam ją za chyba 7 zł. W Krakowie Jasnogródzkiej taka super księgarnia, w której naprawdę się tanio znajdzie fajne książki. I też właśnie książki, o których się nigdy nie słyszało, na przykład jak ta. Chociaż ona jest książką, która została wydana w 1050 roku. Jest to książka, która została wydana w Grece i była, jakby krążyła w świecie arabskim. Jest ona o czarnej magii i była bardzo długo na liście tych ksiąg zakazanych. I tutaj przeczytam wam. Napisana w Damaszku w 8 wieku naszej ery przez człowieka nazwiskiem Abdul al-Hazaret, nazwanego szalonym Arabem. Tylko że właśnie w sumie nie wiem, o czym dokładnie ona jest. Ale już zobaczę, co tutaj jest. Na przykład jakieś księga wywołania, księga makul spalania złych duchów, świadectwo szalonego Araba. Więc to są bardzo ciekawe rzeczy, w które się jeszcze nie wgłębiałam, ale na pewno wgłębię. Kolejną książką, którą kupiłam w tym samym czasie co Necronomicon, jest książka bardzo o osobliwym tytule i wiele mówiącym, Niebezpieczeństwa onanizmu. Po pierwsze, zobaczcie w ogóle, jaka ona jest super, jeżeli chodzi o wymiary. Naprawdę jest nieproporcjonalna, o, tak będzie lepiej. Są to opowieści, zatrważające opowieści o młodych chłopców, którzy... jak to powiedzieć ładnie, dokonywali aktu onanizmu i jakie złe rzeczy się przez to działy. Została spisana po raz pierwszy, została w sumie wydana po raz pierwszy w 1825 roku. No i ona właśnie mówi o tym, jakie złe rzeczy mogą się dziać podczas masturbowania się. Tutaj jest raczej o chłopcach, bo z tego co wiem, to są listy chłopców do jakiegoś tam księdza chyba. Ale niesamowicie mnie zaciekawiło. Ja wiem, że to może być bardzo dziwna rzecz, że mnie takie coś ciekawi. No ale ciekawi. Nie wiem, jeżeli ktoś w komentarzach nie sięgnąłby po tą książkę, gdyby ją zobaczył, to proszę napiszcie mi, bo naprawdę, nie wiem, ja mam tak, że jak widzę coś takiego, to mam takie I need this book. Chociaż naprawdę nie wiem, po co mi ona. Ale na pewno ją przeczytam, już zaczęłam ją czytać, ale po prostu jakoś tak nie wciągnęło mnie od samego początku, no to trzeba jednak troszeczkę skupienia, więc na razie sobie to odłożyłam. Poza tym w tym samym czasie też kupiłam kolejną fajną książkę, której nie mam przy sobie, ponieważ podarowałam ją mojej siostrze. Jest ona o weganizmie i to jest książka, która mówi o weganizmie, a właściwie no wegetarianizmie, który był wtedy nazywany weganizmem. Nie, na odwrót. O weganizmie, który był nazywany wegetarianizmem. Tam w ogóle właśnie podobno jest o jedzeniu trawy i takich rzeczy. I to jest taka książka bardzo cienka, która opowiada o właśnie tym, jak, dlaczego dobrze jest być wegetarianinem, ale ona była napisana w XIX wieku. Więc to też jest bardzo ciekawa pozycja i bardzo dziwna i no to jest jedna z tych dziwacznych książek, które mam u siebie. Poza tym do tych takich książek dziwacznych w świecie, pozostajemy w tym tajemniczym świecie magii, jest jedna z książek, która jest właściwie znana każdemu, kto się interesuje bardziej lub mniej tą magią i tak dalej. To jest księga, która została także umieszczona na liście ksiąg zakazanych i jest to Młot na czarownicę. Jest to książka, która właściwie taki traktat jednego z księży, który opisał zwyczaje czarownic, dlaczego one są złe, co one robią podczas sabatów. Opisuje wszystko, wszystko. Tutaj jest... To zostało opublikowane w 1486 roku, gdy dwaj bogoboni dominikanie, Jakub Sprenger i Heinrich Kramer opublikowali Młot na czarownicę. I on, to jest jakby związane z inkwizycją i tymi czasami. Ona jest właśnie taka
podzielone na różne rozdziały, opowiada właśnie o tych zwyczajach kobiet, znaczy no, kobiet czarownic i w ogóle, ale jest przepięknie wydana tak swoją drogą. Jestem w niej zakochana. I widziałam właśnie też w tej księgarni, w której kupiłam poprzednie książki, też było Modna Czarownica za 14 zł, więc praktycznie za darmo. Ale nie w tym wydaniu, troszeczkę innym. Ja jestem mega zakochana w tym wydaniu, jest przeboskie. Jakby nie tylko ja w mojej rodzinie mam takie dziwne odchyły, bo też część tych książek należy do mojej mamy lub do mojej babci, także sorry, ale zdradziłam właśnie tajemnicę rodzinną. Mamy tutaj jeszcze Twój portret numerologiczny, to jest właśnie książka o numerologii. Jeżeli lubicie Harry'ego Pottera, wiecie o tym, że Hermiona bawiła się numerologią, a ja właśnie mam jedną z książek, która dotyczy tej tajemnej wiedzy i mogę być jak Hermiona i się dowiedzieć o znaczeniu liczb. Jeżeli nie wiecie, co jest numerologia, to właściwie tak najbardziej w skrócie mogę powiedzieć, że to jest taka nauka o tym, o numerach. Każdemu człowiekowi przypisane są różne numery w zależności od tego, kiedy się urodził, no w jakim dniu, o której godzinie, to wszystko jest od siebie zależne. Tutaj mają po prostu to są przedziwne i ciekawe rzeczy. I w sumie taka, to jest taka bardziej jako ciekawostka, bym powiedziała. Ja raczej akurat w numerologię może tak aż bardzo nie wierzę, ponieważ jak już sobie robiłam kiedyś takie portrety numerologiczne, to trochę mi nie pasowały do mojej osobowości, więc to jeżeli chodzi o numerologię, to jestem tak pół na pół, ale jest to taka ciekawostka i no fajnie wiedzieć coś takiego, fajnie sobie poobliczyć, że tak powiem, jaka jest wasza liczba. Moja to bodajże jest, teraz już nie pamiętam, chyba 3, ale nie jestem pewna. Mam książkę Wyjaśnianie niewyjaśnionego, tajemnice zjawisk paranormalnych i szczerze mówiąc, to też jest książka właśnie mojej babci i szczerze mówiąc, ja się strasznie boję ją czytać. Wiem, że to jest dziwne, ale jakoś tak, nie wiem, mam takie uczucie, że jak zacznę o tym czytać, to coś się zacznie dziać. Wiem, że to jest mega dziwne, wiem, że to jest naprawdę mega dziwne, ale Kiedyś się odważę na pewno. Ale no, mam ją u siebie. Ja jest dosyć dziwna, więc ją pokazuję wam. Żeby zejść z tego świata, tego takiego ciężkiego tematu magii, który jeszcze będzie na samym końcu, mam książkę, która też jest dosyć dziwna, że nie czytałam jej właśnie. Chcę ją czytać już od, nie wiem, 10 lat, próbuję się za nią zabrać. Jest to książka Chilijczyka o starym człowieku, co czytał romanse. Jest to też bardzo dziwnie małowymiarowa książka. Jest fajna czcionka w ogóle, całkiem przystępna, ale no dużo liter, jakby dużo liter, dużo słów jest na stronie, ale to przez tą niewymiarowość. Jest to książka, którą moja mama mi kupiła kiedyś, jak byłyśmy w, chyba, tak, to teraz nazywa się Mole Mole, wcześniej się nazywało Matras. I było tak, że kupiłam dosyć dużo książek i moja mama powiedziała, że jeżeli, że tak, coś było w stylu, że tak dużo kupiłam książek, że tą muszę przeczytać, jak już nie będę miała czego czytać, coś tam i w końcu ja nie miałam czego czytać, ale i tak nie przeczytałam tej książki. Ale w końcu chcę się za nią zabrać w tym roku i w ogóle no jestem ciekawa, co to będzie. Jest ona dosyć dziwna, już jakby na wstępie, jeżeli chodzi o tytuł. I dlatego ją pokazuję tutaj. Kolejna taka dziwna książka, która nie jest aż taka dziwna, ale też dosyć dziwna, też mało, też wymiarowo jest przedziwna. To jest książka, którą dostałam od mojej cioci, to się nazywa Dyskoteka w stylu retro i to jest o muzyce rozrywkowej w Polsce. I jest to bardzo fajna książka. Ja już ją zaczęłam sobie czytać, ona jest dosyć taka naukowa, ciekawie napisana, ale nie tylko jest o polskiej muzyce rozrywkowej, mamy też Louisa Armstronga, to akurat Ada Rosowicz, więc to są polskie klimaty, ale mamy też o tutaj Bessie Smith, wydaje mi się, że Aretha Franklin też tutaj się pojawia, więc bardzo ciekawa książka wydana w PRL-u, to jest książka nie wiem z którego roku, 81, więc dosyć wiekowa. Ale ciekawa, osobliwa, dziwna, może nie osobliwa, dziwna, niespotykana, więc ją pokazuję. I ostatnia książka. To jest wyjątkowa książka, bardzo wyjątkowa. To jest Encyklopedia Wiedzy Zakazanej. Książka, w której znajdziecie wszystko o
Czarnej Magii. To jest też książka, którą długo mam już na półce i zawsze jestem przerażona nią. Okładka jest przepiękna, ale przerażająca. I no tutaj są bardzo ciekawe rzeczy. Ona w ogóle tak śmierdzi trochę, jak, wiecie, jak takie stare książki. Nie wiem, czy to jest fajny zapach, ale tak teraz mi zabiało. Mamy tutaj o zombie, mamy tutaj jakieś msze miłosne, czarny chleb, czarne wino, o Hekatę. Więc naprawdę o Ku Klux Klanie tam też było, więc naprawdę jest mega ciekawa i jest taką właśnie encyklopedią. To mamy dużo informacji na temat rzeczy takich typowych z kręgów czarnej magii. Więc mam jeszcze taką książkę i jest to ostatnia książka, którą chciałam wam pokazać. I tym mrocznym akcentem dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapki w górę. Poza tym dajcie mi znać w komentarzu, która z tych książek, które wam pokazałam, wam się najbardziej podoba, albo was najbardziej zdziwiła, albo was najbardziej przeraziła, bo takie też mogą być. I dajcie mi znać, czy wy w swojej bibliotece macie jakąś dziwną książkę, która wpasowałaby się w dzisiejsze rozdanie, że tak powiem, w dzisiejszą moją opowieść o swoich książkach, w dzisiejszą kolekcję, może tak bardziej. I co? Zapraszam was do subskrybowania do mojego kanału i koniecznie bądźcie ze mną za tydzień, bo za tydzień będzie coś super i prawdopodobnie nie zawiedziecie się, ponieważ będzie ze mną gość specjalny, ale nie będę zdradzać więcej. Właściwie, czy będzie jeden, dwa, może pięć gości specjalnych? Zobaczycie już niedługo. Zostawiam was z tym pytajnikiem i do zobaczenia za tydzień. Miłego dnia, wieczoru, tygodnia. Cześć!